Piątek, 26 stycznia. Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Porywisty wiatr, temperatura na plusie, duże zachmurzenie i opady deszczu. W takiej aurze rozpoczynają się ferie w województwie śląskim. Zima będzie jednak starała się o sobie przypomnieć i w wyższych partiach gór pojawi się śnieg. Jak długo poleży? Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale, choć chcieliby to pewnie wiedzieć ci, którzy właśnie w Beskidach zaplanowali swój zimowy wypoczynek. Magda Sincewicz. Czasem słońce, czasem deszcz, o wiele rzadziej śnieg. Gdy pojawia się na horyzoncie zarys gór, pierwsze co widać to mgła i przebijające się przez nią białe placki. Ci, którzy w górach są na co dzień, mają pewne obawy, jak będą wyglądały ferie. Ostatnio było nieciekawie, bo przede wszystkim padało. Na początku ferii właśnie z okręgu mazowieckiego trochę posypał śnieg, a teraz cały tydzień jest brzydko. Także mamy nadzieję, że to się poprawi i goście będą zadowoleni, a przede wszystkim dzieci. Około 550 tysięcy uczniów z województwa śląskiego w najbliższy poniedziałek rozpocznie dwutygodniową przerwę w nauce. Część z nich już dzisiaj wybrała się na ferie. Nie tylko dzieci korzystają z chwili oddechu, to także czas dla towarzyszących im dorosłych. Warunki są całkiem niezłe jak na tą pogodę. Można sobie pojeździć lepiej lub gorzej. My trochę jeździmy, ale tu są zawodowcy z dużej zjeżdżają. My to tak troszeczkę z tej mniejszej. Bardzo fajne warunki. W porządku jest. No, stok przygotowany, ludzi jeszcze nie jest dużo, więc można, polecam. Pierwszy weekend ferii upłynie pod znakiem trudnych warunków pogodowych. Zachmurzenie całkowite i duże. W większości regionu wystąpią opady i deszczu, i śniegu, proszę Państwa. Także zima będzie próbowała o sobie przypomnieć. Im wyżej oczywiście, tym większe prawdopodobieństwo samych opadów śniegu. W górach będzie to tylko śnieg, no i najwięcej tych opadów spodziewam się jutro we wschodniej części regionu. Temperatura maksymalna około plus 2, plus 4 stopni, także ten śnieg, jeżeli będzie padać, to będzie taki mokry. Do tego silny i porywisty wiatr. Kolejne dni wcale nie zapowiadają się lepiej. Ważne, by w górach nigdy nie bagatelizować zmieniającej się z minuty na minutę pogody. Bez względu na to, czy jesteśmy na stoku, czy wybraliśmy się z dziećmi na spacer. Jeśli chodzi o warunki górskie, są one dość trudne, określone teraz trudne. Na Babiej Górze drugi stopień zagrożenia lawinowego. Tak samo jest w ciągu dnia odwilż, rano to marznie, dlatego te szlaki wtedy są śliskie, szczególnie na podejściach, stromych zejściach. Mogą przydać się raczki gdzieś w rejonie Babiej Góry, Pilska, natomiast większość szlaków jest przetartych. Nie oznacza to jednak, że bezpiecznych, dlatego wybierając się na szlak nie można zapominać o podstawowych zasadach, czyli odpowiednim ubiorze, dodatkowym oświetleniu, naładowanym telefonie i aplikacji ratunek. Na powrót tramwajów do Mysłowic trzeba będzie jeszcze poczekać. Przeszło rok po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą przebudowy torowiska, podpisano kolejną z nowym. Prac do wykonania zostało jeszcze dużo, więc najbliższe miesiące upłyną pod znakiem dużych utrudnień dla mieszkańców. Łukasz Kądziołka. Mysłowice od prawie 3 lat są rozgrzebane, a od roku na placu budowy nic się nie dzieje. Mieszkańcy muszą chodzić slalomem po rozkopanych ulicach. Powodem jest przerwana 2 stycznia 2023 roku inwestycja tramwajowa na linii numer 14, która pierwotnie miała być gotowa już niespełna 1,5 roku temu. Miasto i Tramwaje Śląskie zerwały umowę z wykonawcą, firmą NDI, zarzucając jej nierzetelność. Wykonawca wskazywał z kolei na braki i błędy w projekcie. Na tym wszystkim cierpieli mieszkańcy. Drogi wyglądają bardzo źle, także mieszkańcy mają utrudniony dostęp do swoich posesji i przedsiębiorcy do swoich działalności. To powodowało bardzo trudną sytuację. I nadal powoduje, ale powoli widać, że dziury zaczynają znikać. Inwestycja, która w momencie zerwania umowy po 19 miesiącach prac była zaawansowana w 30%, teraz ma ruszyć na nowo. Miasto i Tramwaje Śląskie podpisały nową umowę z innym wykonawcą, firmą KZN Rail z Krakowa. Termin jest dość napięty, bo od podpisania umowy wykonawca ma w przypadku naszej umowy 5 miesięcy czasu na realizację umowy. I zadanie jest podzielone na 4 etapy. I tak naprawdę wykonawca musi jednocześnie wejść od razu, rozpocząć roboty na tych 4 etapach. Jednym z najtrudniejszych będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Towarowej. Zostanie wymieniona cała infrastruktura podziemna, podbudowy, wszystkie torowisko, droga, cała sieć trakcyjna, słupy. Tu będą największe utrudnienia dla kierowców, a budowa ronda może zacząć się już w najbliższych dniach. Dokończenie inwestycji będzie kosztowało około 46 milionów złotych.
Specjalna oferta Kolei Śląskich na czas ferii zimowych. Dzieci i młodzież będą mogli podróżować pociągami za symboliczną złotówkę. Oferta obejmie prawie wszystkie połączenia obsługiwane przez spółkę i nie będzie limitowana. Karolina Komada. Od soboty 27 stycznia będzie można kupić bilety na pociągi Kolei Śląskich za złotówkę. Promocja dotyczy dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo dzieci rzadko jeżdżą pociągami, więc myślę, że mogą skorzystać z tej atrakcji. Każdy region powinien w okresie takim świątecznym, wakacyjnym, ale też wykorzystać to dla dzieciaków i przyciągnąć. Bo wy teraz zaczynacie, my kończymy ferie, dlatego teraz ta cała akcja. Tak. Bardzo fajnie. Inne województwa powinny też brać z was przykład. Oferta biletów za złotówkę dotyczy dzieci od 4 roku życia. Górny wiek to 18 lat. Warunkiem skorzystania z tanich biletów jest okazanie legitymacji szkolnej. I co ważne, nie jest to oferta limitowana, także można jeździć przez całe ferie non-stop. Te bilety promocyjne za złotówkę można kupić w kasach Kolei Śląskich oraz u drużyn konduktorskich. I co ważne, takie wydanie biletu przez drużynę konduktorską nie wiąże się z dodatkową opłatą. Koleje Śląskie przypominają, że dzieci do 4 roku życia jeżdżą za darmo. Zniżki będą obowiązywać do 11 lutego. Na czas ferii wraca też połączenie z Katowic do Zakopanego. Będzie czym jeździć i ma być po czym jeździć. Nadchodzą rowerowe zmiany w metropolii. Na ulicach pojawiają się już stojaki i totemy, a to znak, że zaczyna się instalowanie nowego systemu metro roweru. Niebawem ma też zacząć powstawać pierwsza metropolitalna welostrada. Łukasz Kądziołka. Teraz ta droga nadaje się raczej dla rowerów górskich, ale w ciągu roku ma się to zmienić. Katowice przygotowują się do budowy pierwszej w metropolii welostrady. Jeśli umowa na kwotę 11,5 miliona złotych zostanie podpisana z wybranym już wykonawcą, to droga dla rowerów ma być gotowa za rok. Jednak może uda się ją ukończyć wcześniej. Wtedy rzeczywiście udałoby się jeszcze do końca roku udostępnić tą drogę rowerową o podwyższonym standardzie do welostrady rowerzystom. Droga o długości 4 km 400 metrów, 4 metry szerokości. Połączy Giszowiec z Brynowem i umożliwi m.in. dojazd do popularnej Doliny Trzech Stawów. Welostrada zostanie całkowicie odseparowana od ruchu samochodów. Będzie posiadała 7 takich miejsc odpoczynku dla rowerzystów. Będzie doświetlona. Oprócz tego zamontujemy licznik rowerowy. Ta welostrada jest najbliżej realizacji, a docelowo ma być przedłużona do Mysłowic. To kolejna planowana infrastruktura dla rowerzystów w ramach metropolitalnej sieci tras rowerowych. Jeśli do tego dojdzie połączenie Katowic z Tychami wzdłuż drogi krajowej nr 86, to przy węźle Giszowiec powstanie rowerowy węzeł. Dziś przekazaliśmy ponad 200 tysięcy dotacji dla miasta Tychy na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego welostrady numer 3 na tym odcinku już na terenie miasta Tychy. Wcześniej podobna dotacja została przeznaczona na przygotowanie tego programu po stronie katowickiej. Na welostrady trzeba jednak poczekać. Jeszcze nie będzie po czym jeździć, ale będzie już czym. W 8 miastach trwają prace nad wdrożeniem metro roweru. To nowy system, który będzie jednakowy w całej metropolii. Dzisiaj do Katowic wyjechały żółte jednoślady. Niebawem mają trafić na ulicę. Na razie trwa montaż stacji. Mamy zamontowanych ponad 90% stacji, które będą funkcjonowały w ramach tej pierwszej fazy wdrożenia. Zostanie tak naprawdę nam postawienie stacji w Zabrzu, Czeladzi, Gliwicach i Chorzowie, ale to są pojedyncze sztuki. Metro rower ma ruszyć w pierwszej kolejności w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Chorzowie, Zabrzu, Siemianowicach Śląskich, Czeladzi i Tychach. System ma zostać uruchomiony pod koniec lutego. Na początku dostępnych będzie ponad 1860 rowerów na 276 stacjach. W niedzielę 28 stycznia odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W internecie trwają już aukcje, na których można wylicytować m.in. jazdę czołgiem, wycieczkę po parlamencie czy zwiedzanie śląskich miast z prezydentami. Przygotowania trwają też w orkiestrowych sztabach. Karolina Komada. Choć do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało jeszcze 2 dni, to puszki już powoli się zapełniają. W sztabach trwają ostatnie przygotowania, ale już prawie wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Mamy przygotowane dużo imprez, dużo lokalizacji, bo przede wszystkim hasło to jest, że wszystko gra ok, więc działamy razem, gramy razem. W Katowicach jest 7 sztabów. Jeden z nich zlokalizowany jest tutaj właśnie w Galerii Katowickiej. Planujemy atrakcje dla dzieci, rozmowy z beneficjentami fundacji i dużo innych atrakcji.
Inne atrakcje to koncerty i licytacje, które odbędą się na rynku w Katowicach, czy 9 bieg sercem przy Stadionie Śląskim. To tam odbędzie się wojewódzki finał WOŚP. Koncerty, zespół pieśni tańca Śląsk i inne wydarzenia. Szczegółowe informacje dotyczące programu na stronie internetowej śląskie.pl. Zachęcam jednocześnie do licytacji. Jak zawsze licytujemy fajne rzeczy. W tym roku marszałek Jakub Chełstowski przeznaczył na licytację wspólnie z Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu przejazd czołgiem. Na internetowych aukcjach można wylicytować też m.in. wycieczkę po parlamencie, przenośny dom wakacyjny czy oryginalną tablicę, która wisiała na placu Szewczyka. Standardowo w dniu finału będzie można spotkać setki wolontariuszy z puszkami, choć możliwości wsparcia jest więcej. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie jest w stanie wyjść z domu wtedy, bo różne są sytuacje, można zasilić konto Wielkiej Orkiestry poprzez e-skarbonki. To też jest taka dobra inicjatywa, możliwość tego, że można w ten sposób pomóc osobom potrzebującym. W hali będziemy mieć też terminal płatniczy, czyli jeżeli ktoś nie będzie miał gotówki, a będzie chciał coś wspaniałego wylicytować, to też będzie można zapłacić kartą. Na pomoc i wsparcie mogą też liczyć wolontariusze. Mamy możliwość na fajne miejsce, które jest zadaszone, ciepłe, więc zapraszamy serdecznie wszystkich wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do nas na Mikołowską 44, gdzie właśnie będzie czekała na nich gorąca zupa, kawa, herbata, no oraz miła atmosfera. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 32. W tym roku będzie zbierać pieniądze na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.